Pojawiła się deklaracja prezydenta Stanów Zjednoczonych, Donalda Trumpa, o przeniesieniu ambasady USA do Jerozolimy. Jakie są przyczyny i możliwe konsekwencje tych działań? Porozmawiam z doktorem Wojciechem Szewką, ekspertem Narodowego Centrum Studiów Strategicznych do Spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry, państwu. Dzień dobry, panu. Ehm, przypomnijmy, dlaczego... Przeniesienie Ambasady do Jerozolimy otworzyło drzwi do piekła, bo takie także komentarze się pojawiły, czemu uznanie Jerozolimy za stolicę Izraela było takie niebezpieczne? Czy to jest bardzo wiele aspektów tego problemu? No pierwszy podstawowy, taki najbardziej ogólny, prawda, czyli taki z poziomu prawa międzynarodowego dla nas, no to najgroźniejszy, dla nas, dla Polski, to jest taki, że oto państwo, które do tej pory było podstawowym gwarantem porządku po II wojnie światowej, porządku Narodów Zjednoczonych, które było autorem Karty Narodów Zjednoczonych. Amerykański pomysł, które przekreśliło w ten sposób to, co działo się przed II wojną światową, czyli system Ligi Narodów, bo Karta Narodów Zjednoczonych właśnie dokładnie to zrobiła, wraca do systemu Ligi Narodów, czyli wrzuciła tak naprawdę tą kartę Narodów Zjednoczonych do kosza. To jest bardzo niebezpieczne. Dlatego, czym się różniły te dwa systemy? Przed II wojną światową istniała taka instytucja, jak efektywne zawojowanie. No, weźmy sobie na przykładzie Krymu. Rosjanie sobie zajęli Krym, w związku z tym efektywnie go okupują, nikt w inni nie jest w stanie ich stamtąd wyrzucić, w związku z tym uznajemy od tej pory dobrze, że Krym jest terytorium rosyjskim. Potem, nie wiem, Francja sobie najechała, załóżmy Algierię, Efektywnie podbiła, Włochy podbiły Albanię, Erytreę i tak dalej. Prawda. Możemy sobie takich przykładów wyimaginowanych z współczesnych albo dawnych, rzeczywistych mnożyć. I w tym momencie uznawano tą efektywną okupację, że jest to po prostu coś, co powoduje zmianę terytorium państwowego. No, ze względu na to wybuchła druga wojna światowa. To właśnie klęska tego systemu Ligi Narodów. I po drugiej wojnie światowej uznano jako zasadę nienaruszalną prawa międzynarodowego jedną rzecz, że nie ma możliwości zmiany granic przy użyciu siły. Jeżeli to coś takiego, jest. Oczywiście to ktoś może okupować przez bardzo wiele lat, ale państwa pozostałe świata nie uznają tej okupacji za skuteczną, czyli ciągle to są terytoria okupowane, ciągle nie uznaje się na przykład, tak jak w tej chwili mamy sytuacją z Krymem, prawda, nakłada się sankcje, ewentualnie nie uznaje się praw własności okupanta, jeżeli okupant na przykład wyrzuca ludność cywilną i przejmuje ziemię czy przejmuje domy. I tak to rzeczywiście funkcjonuje no, od 45 roku, roku, czy kolejnych powiedzmy lat, kiedy to było wdrażane już w życie. To nie znaczy, że to zapobiega wojnom, ale to na pewno zapobiega jednej rzeczy. Nie można drogą podboju budować imperiów. No ale w tej chwili Trump powiedział, że można. Ponieważ od 67 roku wschodnia Jerozolima i tak zwane zachodni brzeg Jordanu, czyli terytoria okupowane, są okupowane przez Izrael. Ta okupacja nie jest uznana. Przypomnijmy, bo to są dane, o których nie wiem dlaczego u nas w media jakoś nie specjalnie chcą o tym mówić, że w sumie około miliona palestyńczyków zostało po prostu wyrzuconych z domów. Ci, którzy którzy uciekli bądź zostali wyrzuceni po prostu z tych domów i ziemi ich akty własności tej ziemi księgi wieczyste po prostu zostały anulowane to by zostało przejęte przez obywateli izraelskich mamy 50 tysięcy domów zniszczonych. Mamy również wielki dorobek ONZ-u, który no najczęściej potępia Izrael, czyli jest taka w 2016 roku Rada Bezpieczeństwa ONZ, to jest najnowsza rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ. Notabene zagłosowały za nią wszystkie kraje. Wstrzymały się tylko Stany Zjednoczone, ale też nie głosowały przeciwko. Gdzie wyraźnie powiedziano, osadnictwo i wszystkie akty dotyczące okupowanego wschodniego, okupowanej wschodniej Jerozolimy i zachodniego brzegu są nieważne. Z mocy Prawa międzynarodowego. Osadnictwo. Żydowski na, tych ter na tym terytorium oznaczał jawne złamanie prawa międzynarodowego. No, lubimy, nie lubimy, prawda, ale to jest prawo międzynarodowe. To prawo międzynarodowe to jest to samo, które gwarantuje również nasze granice. To, że Niemcy jutro nie pojawią się w Gdańsku, prawda, czy we Wrocławiu, to, że Rosjanie nie stwierdzą na przykład, że Białystok był bardzo fajnym miastem w czasach carskich i przecież mają do tego tytuł prawny, jakby nie było. No, król Polski przecież zde zdecydował się na oddanie tego tytułu carycy Katarzynie, więc to, o co Polakom chodzi? Więc jak gdyby otwierający Gramy tą puszkę Pandory, to jest w sensie prawno międzynarodowym, no i mamy takie bardziej prozaiczne już współczesne problemy. Dlatego, ponieważ proszę zobaczyć, no z jednej strony Izrael tak naprawdę nic nie zrobił. Znaczy to przecież nie było żadnego aktu izraelskiego, to Trump z dużej odległości od Palestyny ogłosił coś takiego, no ale w tej chwili demonstracje na całym Bliskim Wschodzie plus ta rozpoczynające się być może powstanie palestyńskie dotyka już samego Izraela i cierpieć będą również cywile izraelscy, którzy wcale... Nic nie mają wspólnego Ale pytanie jest takie, bo wspomniał Pan doktor, że Izrael nic nie zrobił, ale czy władze Izraela się cieszą z tej decyzji? Nie, no i władze Izraela się znakomicie cieszą, bo pamiętajmy, że. I będą mówić, że to jest zwycięstwo i tak. Tak, powiedzieli, że to jest zwycięstwo. Wezwali inne kraje, żeby poszły w ślady Stanów Zjednoczonych. Minister Budownictwa właśnie przed chwilą ogłosił, że kolejnych 14 tysięcy domów na terytoriach palestyńskich, domów izraelskich zostanie zbudowane, czyli jakaś tam ilość Palestyńczyków zostanie wyrzucona znowu z domów. Plus pamiętajmy, że Izrael również zamroził możliwość prawem budycji. Zamroził możliwość rozbudowywania osiedli i miast palestyńskich. W związku z tym, no, jeżeli to nie jest czystka etniczna, to nie ma chyba innych definicji w prawie międzynarodowym, no, ale tak czy inaczej cieszą się. Pamiętajmy też, że Izraelem w tej chwili rządzi ultraprawicowy rząd. Rząd, który jest jeszcze zakładnikiem partii ortodoksyjnych, tych, które jeżeli wyjdą z koalicji, no to po prostu rząd upadnie. W związku z tym no, ten rząd musi permanentnie sterować, jak gdyby w kierunku takim ortodoksyjnie, również ortodoksyjnym nie tylko religijnie, ale również politycznie. Ale pytanie jest takie, czy prawicowość Izraela oznacza to samo, co prawicowość w Polsce? Nie, nie, to są zupełnie różne Właśnie pojęcia. Właśnie chciałem, nie, żebyśmy, nie, znaczy, żebyśmy to rozróżnili. Znaczy, bo... musimy pamiętać, znaczy, to jest mniej więcej, no może to chyba nie jest dobry przykład, no ale to jest rząd, który raczej oscylowałby bardziej w kierunku ONR-u, prawda, niż PiSu, jeśli mówimy już o prawicę. No to jest, to jest rząd, który jakby też Pamiętajmy, że Iz... Przepraszam, to musielibyśmy długo rozmawiać o samej polityce izraelskiej, no ale też w Izrael jest krajem rządzonym, to sami Izraelczycy przyznają źle. Natomiast wszystkie problemy dotyczące drożyzny, dotyczące braku pomysłów na pomoc, na, na rozwiązywanie na problemów socjalnych, społecznych, są przykrywane tą problematyką wojenną, prawda, ciągłego zaciskania pasa. W związku z tym stąd jest też tak, że bardzo wielu Żydów, którzy emigrowali do Izraela, później uciekają z tego Izraela, bo po prostu nie są w stanie żyć w państwie, które jest jak gdyby w stanie permanentnej wojny i to nie tej wojny. Rzeczywistej, prowadzonej na granicach, tylko w takim permanentnym stanie wyjątkowym, gdzie wszystkie niedoskonałości systemu politycznego są tłumaczone, no właśnie, syndromem obleżonej twierdzy, stanem zagrożenia, prawda, no i właśnie takim wojennym zaciskaniem pasa. I to się dzieje bardzo, bardzo długo. W związku z tym, też ta polityka izraelska nie jest do końca taką polityką, nawet pomimo tej, tej dużej, znaczy fasady demokracji, to nie jest taka typowa demokracja zachodnia. To jednak oscyluje w kierunku takiej demokracji blisko wschodniej, takiej bardziej, znaczy, wydaje mi się, że najlepiej, pomimo tego antagonizmów, najlepiej prezydent Erdogan by się dogadywał z Netanyahu prędzej niż prezydent Macron na przykład. No właśnie i pytanie jest teraz takie, czy, czy, czego możemy się spodziewać czy różnego rodzaju ataków terrorystycznych, czy działań zbrojnych. Nie chcę tego wrzucać, tych wszystkich działań do jednego wora, ale pytanie jest, co, ta, co dalej? Znaczy, będziemy mieli prawdopodobnie do czynienia z tym, co obserwowaliśmy w ciągu ostatnich kilku dni. Po pierwsze, będziemy mieli pewnie do, do czynienia z eskalacją przemocy. Co prawda te demonstracje w tej chwili w, na terytoriach okupowanych nie były tak wielkie, jak się można byłoby spodziewać. Więcej Palestyńczyków demonstruje poza granicami Palestyny niż w samej Palestynie. Ale to zwykle wygląda w ten sposób. Osób. Mamy demonstracje. W czasie tej demonstracji Izraelczycy zastrzelą jedną, dwie, trzy, czasami kilka osób. Potem mamy pogrzeby tych osób, które się przeradzają w demonstracje. Te demonstracje kończą się nieuchronnie jakimiś starciami z policją izraelską. Ona zastrzeli kolejne osoby. Mamy kolejne pogrzeby, bo tak się rozwijała ta pierwsza intifada i tak pewnie rozwinie się to w tej chwili. Natomiast musimy też pamiętać, że na terytoriach, na przykład na terytorium gazy. Które notabene przypomnijmy, że Hamas ostatnio zjednoczył się z Fatah, właściwie oddał swoją, swoją władzę administracyjną organizacji Wyzwolenia Palestyny, czyli, te, czyli prezydentowi Palestyny. Od tej pory już gaza nie jest rządzona formalnie przez Fatah, tylko przez, znaczy przez Hamas, tylko przez władzę z Ramallah. Ehm, otóż e, oprócz tego, że tam występuje Hamas jako róg polityczny, ale na terytorium szczególnie gazy znajduje się przynajmniej kilka, jeśli nie kilkanaście organizacji dżihadu, one są bardzo. Duże. One liczą po kilkanaście do kilkudziesięciu osób, ale one dysponują rakietami. Które na przykład ostatnio właśnie wystrzeliły te organizacje na Izrael. No więc znowu scenariusz jest następujący. Taka organizacja gdzieś w ogródku u kogoś stawia improwizowaną wyrzutnię, mniej więcej celuje w duże miasto izraelskie. Te rakiety gdzieś lecą, prawda, bo one są prymitywne, w związku z tym niespecjalnie sterowane. No Izrael je zestrzeliwuje, jeżeli lecą w kierunku miasta, bo ma taką możliwość. Jeżeli w kierunku pustyni, to one sobie po prostu spokojnie spadają. Następnie izraelskie samoloty lecą nad strefę gazy, bo bombardują najczęściej ludność cywilną. Dlatego, ponieważ Izraelczycy mają taką doktrynę właśnie, która też jest podważana przez Amnesty International, mówiąc że to jest jawne łamanie prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego, ponieważ Izrael uważa, że jeżeli z terytorium cywilnego wystrzelone zostały rakiety, to cele cywilne są uprawnione, no bo to jak gdyby uderza również w polityczną reprezentację e, na przykład Hamasu w Gazie. Tylko, że zapominamy o tym, że za to, co się dzieje na terytorium Okupowanych terytoriów odpowiada okupant. No to niestety Polska, jak w czasie II wojny światowej, jednak to nie polski rząd był odpowiedzialny za to, co robili Niemcy na terytorium Polski. W związku z tym tutaj niestety ta analogia, brutalna, ale jest jednak bardzo prawdziwa. Mam no wrażenie, że... że właśnie bardzo wiele osób może panu teraz zarzucić takie, że, yy, yy, że może to nie to samo. Nie no to oczywiście to nie jest to samo. Tak, no to jest 70 lat później, ale za każdym razem, jeżeli ktoś okupuje dane terytorium, kontroluje dane terytorium, ma swoją administrację policję, wojsko, to wtedy za to terytorium w stu odpowiada. W związku z tym trudno jest mówić o tym, że Palestyńczycy odpowiadają za łapanie terrorystów, bo jeżeli tak, no to użyjmy współczesnej analogii, znaczy mojej zresztą ulubionej. Jeżeli uważamy, że tych właśnie, te grupy dżihadystów jak gdyby dają podstawę do odwetu, na ludności cywilnej dodajmy, no to pierwszym miejscem na świecie do bombardowania jest w, w Europie Bruksela. Bo z Brukseli prawie 800 dżihadystów wyjechało na Bliski Wschód, mordują, robią sobie zdjęcia z obciętymi głowami, to są najbardziej okrutni z tych dżihadystów, Francja i Bruksela. Nikt jeszcze Brukseli jakoś, a szczególnie Molenbeek, nie bombardował, choć może to jest jakieś rozwiązanie. Więc jakby nie możemy, jak gdyby, znaczy, ja po prostu spróbuję zbijać te argumenty, które się pojawiają w tym konflikcie. No niestety, w momencie, kiedy to wszędzie tam, gdzie mieliśmy do czynienia kiedyś z koloniami brytyjskimi na świecie, już tak mówiąc trochę bardziej ogólnie, Brytyjczycy właśnie tego typu bałagan po sobie pozostawiali. nasz wszędzie granica pakistańsko-afgańska, gigantyczny konflikt, który tak naprawdę napędza nam terroryzm, stosunki międzynarodowe, od zawsze. Tutaj mamy deklarację Balfura, to nie, ale potem podział mandatu Palestyny jeszcze z pomysłem na to, że Jerozolima będzie wolnym miastem zarządzanym międzynarodowo. No mieliśmy wolne miasto, mieliśmy wolne miasto Gdańsk, prawda, przed wojną i wiemy, jak to się skończyło. To zawsze tego typu rozwiązania są jakoś konfliktogenne. Mamy tą deklarację 181, która dzieliła terytorium dawnego mandatu Palestyny na, na państwo żydowskie i na państwo palestyńskie. No ale tak naprawdę państwo żydowskie Zrealizowało się i Polska też była jednym z pierwszych krajów, które uznało państwo żydowskie na terytorium Palestyny, a państwo palestyńskie jak gdyby zostało wchłonięte częściowo przez Jordanię, częściowo przez Egipt. No później po wojnie sześciodniowej, po 1967 roku, te terytoria, które były egipskie, jordańskie, zostały zajęte przez Izrael. I nie ma w tym momencie możliwości innej, poza albo całkowitą eksterminacją narodu. Palestyńskiego w ogóle wyrzuceniem tych wszystkich ludzi z tamtego terytorium, nie ma innej możliwości rozwiązania tego konfliktu poza dwoma państwami, tak jak to próbuje robić wspólnota międzynarodowa od zawsze. I tak naprawdę, jeśli chodzi o ten rozwiązanie dwa państwa na terytorium Palestyny, to, to kością niezgody są głównie kwestie terytorialne, właśnie tego, czy wschodnia Jerozolima, czy też nie, jest właśnie żydowska czy palestyńska i ewentualnie kwestie właśnie. Na terytoriach osiedli, czy uznajemy to, jak gdyby osadnictwo na terytoriach palestyńskich, czy też nie? To są jakieby dwie kości niezgody, które jeszcze kiedy trwały negocjacje, funkcjonowały. Ale to znaczy, że wojna się zaczęła, czy dopiero się zacznie? Nie, wojna się dopiero moim zdaniem zacznie, dlatego ponieważ no nie ma takiej możliwości w tej chwili, żeby szczególnie jeżeli Stany Zjednoczone no, same się wyrugowały z roli mediatora i się opowiedziały wyraźnie po stronie Izraela, przynajmniej Stany Zjednoczone Trumpa, bo to też. Nie wiadomo, stany zjednoczone. Obamy miały zupełnie inne. Ale to jest pomysł. właśnie, ale to jest polityka Donalda Trumpa, nieprzemyślana, czy właśnie wręcz przeciwnie. On to przeanalizował bardzo. To znaczy, czy, bo spełni, spełnił swoją obietnicę wyborczą. Chciałem powiedzieć, że na pewno i z punktu widzenia Trumpa jakie są korzyści dla Trumpa. No Po pierwsze, rzeczywiście spełnił swoją obietnicę wyborczą. On jest bardzo konsekwentny, zapowiedział, zrobił. W związku z tym, jak gdyby pierwszy plus z punktu widzenia jego wewnętrznej polityki, a pamiętajmy, że on, jego wybiera jednak nie wspólnota międzynarodowa, tylko obywatele Stanów Zjednoczonych. Więc obywatele Stanów Zjednoczonych zagłosowali na takie rozwiązanie i on to zrobił. Więc tu jest jak gdyby plus dla niego. Drugi taki, że jednak. W spon jednym, no, sponsorzy powiedzmy kampanii republikańskiej, chociaż nam się może wydawać z filmów, że to są wyłącznie e Pochodzenia brytyjskiego bądź holenderskiego dziesiąte pokolenie przemysłowców, ale tam na przykład bardzo istotną rolę odgrywa bardzo duże lobby żydowskie, a właściwie to jest nie tyle żydowskie, tylko proizraelskie. O to w ten sposób. Pewnego rodzaju symbolem tego jest, że każdy prezydent kraju USA, który przyjeżdżał do Polski, pierwsze co jechał pod pomnik. Tak, bo to jest bardzo ważne, bo, bo, bo to później przekłada się na poparcie zarówno finansowe, jak i polityczne, bardzo potężnego i bardzo sprawnego tego lobby. tak, że To nie jest jakaś sprawa. Pejoratywna, wręcz przeciwnie, to jest opis rzeczywistości. Tak? Znaczy, To lobby jest wyjątkowo sprawne, wyjątkowo wpływowe i żaden polityk, ani demokratyczny, ani republikański z większości stanów po prostu nie może go ignorować. Jeżeli zignoruje, to ma małe szanse na wybór. W związku z tym to jest również ukłon w kierunku tego lobby. Już no, powiedzmy, często wspomina się, że również jego zięcie jakby miał e, wpływ na tą decyzję. No ale na przykład, Washington Post pisze, że oprócz tego właśnie. Spotkania z takim bardzo znanym lobbystą, właśnie żydowskim i, i zięciem. Wszyscy możliwi doradcy. Do spraw międzynarodowych i departament Stanu był przeciwko temu, no właśnie ze względu na te konsekwencje. To znaczy, po prostu u, wszyscy ci, którzy są specjalistami od stosunków międzynarodowych, uznają, że konsekwencje negatywne będą gigantyczne, natomiast pozytywne będą niewielkie. Po pierwsze, proszę zobaczyć, że nikt za Stanami Zjednoczonymi nie poszedł. Nawet w Czechach, gdzie prezydent powiedział, że chętnie to zrobi, premier natychmiast powiedział, że absolutnie nie. Czyli nie było tego głosu wyłamującego się ze stanowiska Unii Europejskiej. Po wszystkie duże organizacje międzynarodowe, Unia Europejska, Liga Państw Arabskich, Liga Muzułmańska, no jeszcze tylko nie mieliśmy azjatyckich, ale pewnie te azjatyckie, gdzie są Chiny i Rosja, pewnie też potępią po prostu to działanie, bo one też rozumieją, że jest to podważenie. Ale to jest potępienie jednoznaczne, czy jednak pewnego rodzaju. Nie do końca wiemy, jak się zachować w tej całej sytuacji. To, te, przynajmniej te słowa potępienia mówią o co najmniej głębokim zaniepokojeniu. Oczywiście, notabene tak jak sobie posłuchałem, to chyba najmniej potępia Rosja, co zdaje się być oczywiste, bo prawdopodobnie liczą na to, że za chwilę Trump w ten sam sposób uzna po prostu Krym jako część Rosji, więc Rosja, Rosji to najmniej wypada, no, ale Chiny, na przykład Francja, Francja bardzo ostro. Zareagowała na to. Francja zresztą buduje swoją pozycję właśnie w ten sposób, na takimi gestami buduje swoją pozycję na Bliskim Wschodzie. Znaczy, Francuzi wiedzą o tym, że, krótko mówiąc, swoje broni Izraelowi niespecjalnie sprzedadzą, a Katarowi, Arabii Saudyjskiej i innym krajom sprzedają po parę miliardów dolarów. W, w każdym kwartale, i, i w ten sposób Macron sobie buduje taką pozycję rzecznika państw arabskich wobec właśnie tej opresyjnej polityki Trumpa. W związku z tym, to na przykład Francji tego typu działania są na rękę, bo w ten sposób, jak gdyby Stany Zjednoczone psują sobie relacje na przykład z takimi największymi kupcami potencjalnymi różnych fajnych rzeczy, czyli Arabią Saudyjską. Arabia Saudyjska bardzo negatywnie zareagowała, o dziwo, na tą decyzję. No, a Macron, jak naj... oczywiście broniąc tego właśnie status quo, czy broniąc prawa międzynarodowego, w, no, w ostatnim tygodniu, zdaje mi się, na kilka przynajmniej miliardów dolarów podpisał teraz znowu do Kataru kontrakt zbrojeniowy. Skoro już pan doktor jest u nas w studiu, to muszę zapytać o sytuację bieżącą, bo Irak ogłasza ostateczny koniec wojny z organizacją, organizacją Państwo Islamskie. Tak? Iracki premier poinformował, że władze w Bagdadzie kontrolują już teren całego kraju, w tym całą granicę z Syrią. To jest koniec państwa islamskiego jako takiego i czym? Zastanawiam się z jednej strony, czy to jest koniec zamachu terrorystycznych w Europie, czy wręcz przeciwnie. Czy po pierwsze, obie te deklaracje, czyli rosyjska kilka dni temu i iracka w tej chwili są absolutnie przedwczesne to znaczy w samej Syrii to jest około 8-10 tysięcy kilometrów kwadratowych dalej kontrolowanych przez państwo islamskie. Tam nie ma dużych miast, natomiast to nie znaczy, że państwo islamskie stamtąd znika. Dużo większe terytoria są kontrolowane przez państwo islamskie w Iraku i walka z państwem islamskim na tych terytoriach będzie bardzo trudna, bo to są górzysto-pustynne tereny. Tam rzeczywiście, znowu, nie ma wielkich miast, ale cały czas państwo islamskie prawie codziennie dokonuje ataków, do nowej że zamachów, tylko po prostu ataków, gdzie niszczy jeden, dwa czołgi, ginie kilkudziesięciu żołnierzy irackich w Salahuddin, w prowincji Anbar, w Niniwie i państwo islamskie przechodzi do tej swojej ulubionej starej taktyki jeszcze sprzed kalifatu w tych miejscach, czyli przyjeżdża kilka pick z pustyni, Niszczy jakiś posterunek, ewentualnie nawet na chwilę zajmuje jakieś miasto, nie ma zdolności utrzymania suwerenności nad tym, czy nie, nie, nie ustanawia tam administracji, sądu szariackiego, tylko po prostu ucieka znowu na pustynię. I tego typu walka będzie trwała bardzo długo, dlatego, ponieważ pamiętajmy o tym, że. Czy to, państwo... to oznacza, że to wygląda teraz już mniej bardziej jak państwo, bo no, były takie głosy, żeby nie mówić na to państwo islamskie, tylko Daesz, ale jednak trzeba powiedzieć sobie wprost, że miało to wszystko, ta organizacja miała wszystkie elementy, które ma państwo? Tak, Jak wszystkie bardziej. atrybuty prawno-międzynarodowe państwa, oczywiście. I, i więc, więc jednak to było państwo i teraz sobie trzeba powiedzieć, czy teraz to w, tej, w tym momencie już mniej przypomina państwo tylko pewnego rodzaju partyzantkę? Tak, to coraz bardziej przypomina właśnie partyzantkę, przynajmniej w Syrii i w Iraku, chociaż cały czas kontroluje jeszcze spore terytoria, bo znaczy kontroluje w sposób trwały, to nie jest tak, że tylko jest obecne, ale cały czas jeszcze to terytorium kontroluje. No w Syrii to wiem, to są najczęściej terytoria, te największe obszary, to są obszary w Syrii na zachód od Eufratu, a w Iraku na wschód od Eufratu, tylko i wyłącznie ta granica, taki wąski pas miejscowości właśnie granicznych jest zajmowany z jednej strony przez Armię Syryjską, z drugiej strony przez Irak. I co, armię, z, co, armię, z, co z Europą teraz? No w tej chwili, tej chwili tak. Po pierwsze... Mamy e, minutę. Tak jest. Więc po pierwsze Unia Europejska nie odnotowała w tej chwili wielkiego napływu dżihadystów. To jest ważna rzecz. To znaczy zakładano, że te tysiące wrócą, więc albo już wracają, tylko się do tego stopnia kamuflują, że służby tego nie odnotowują, albo po prostu zgodnie z drugim scenariuszem wyjeżdżają do Libii, do Afganistanu, na Filipinach ostatnio dwa oddziały ewidentnie białych ludzi, prawda, czyli e, gdzieś tam nawet nie Arabów, tylko z Europy zauważyła armia przemieszczająca się i będziemy mieli państwo islamskie po prostu ponownie w tych starych strefach konfliktu zakotwiczone w tym tych dżihadystów większość tych dżihadystów z Europy Bardzo dziękuję za rozmowę doktor Wojciech Szewko ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych dziękuję do Spraw Bliskiego Wschodu był gościem Polskiego Radia 24